Tylko to miasto, znacie. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie likier. Jest to likier słony karmel. Właśnie była to propozycja jednego z widzów. Wielkie dzięki za propozycję. Nie pamiętam Twojego niku, przepraszam, zapomniałem. Napisałeś mi o tym właśnie. Niestety mówiłeś o 200, ale 200 nie było. Kupiłem pół litra. Testujemy. To ma alkoholu 16%, więc mało. To jest jak rumper jakiś albo. Zeruj, kurwa. No. Prawie nie czuć alkoholu. Dobre, przyjemne, słodkie. Smakuje jak taki lód, tylko tyle jakby w składzie była wódka. Bo pamiętam takiego loda. Loda, słony karmel. Ja uwielbiam słony karmel, a lody słony karmel to jest coś niesamowitego. I to smakuje jak te lody. Tylko tyle, że jakby do tego właśnie loda dodali wódkę. Bite śmietane. Tyle już zostało. Do połowy. Chuj, dawaj cały. Właśnie jest to wyzwanie, widzowie. Połówka cała, tylko tyle. To nie jest wódeczka, tylko to jest słaby shit w sumie. Jeżeli chodzi o procenty, ale tak smakowo to jest ambrozja, bajka. Ogólnie flaszka kosztuje 30 zł. Dobra, co się będziesz pierdolił? Zaraz. Uff. Kawka mrożona. Dobra, dawaj, kurwa, co się będziesz wstydził? No. Nikiem przepij. Jak to chyba jakieś mastery, kurwa, w butelkę. Nie, to przerwa. O, musimy się napić czegoś. No to tu wystawiam 8. Naprawdę mi smakuje to. Bardzo, bardzo dobry likier, polecam. Saska, słony karmel. Polecam gorąco, serdecznie. A ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał, wraz z myczkiem, lajkujcie filmy. Udostępnijcie filmy znajomym. Zapraszam Was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, tu jest Gerz 16. Widzimy się w kolejnej recenzji. Cześć. Lody karmelowe.